Nocny Informator. Witam, z tej strony Nocny Informator, a to pierwszy odcinek nowej serii na tym kanale. Było już streszczenie mojej pierwszej kampanii, jaką poprowadziłem. Perypetii Złotego Smoka. Proszę bardzo. Oto jest bezpośrednia kontynuacja. Kilka kroków w mroku. Z czego nazwa ma trochę więcej sensu teraz niż na początku. Ponieważ wkroczyliśmy w drugą sagę, która bardziej skupia się na tym tytułowym mroku. Zobaczycie. Jednakże w tej kampanii chciałem najpierw zająć się czymś bardziej powiązanym z poprzednią kampanią, żeby gracze mieli taką większą ciągłość fabularną i taki, można powiedzieć, delikatny fanserwis. Plus chciałem, żeby się już trochę zgrali i byli na wyższych poziomach, zanim przejdą do głównej części kampanii. Tego, co najbardziej planowałem. Podejrzewam, że ta seria będzie znacznie dłuższa od Perypetii Złotego Smoka. Jako, że prawie 90 sesji mamy obecnie na koncie. Trochę jest tego. Ale nie będę już przedłużał. Przejdźmy może do historii. Nasza przygoda rozpoczyna się ponad 230 lat po wydarzeniach Perypetii Złotego Smoka w Królestwie Dyspari. Chaos nie istnieje od ponad 200 lat. Nikt nie słyszał o żadnej jego aktywności przez ten czas i wielu ludzi zapomniało nawet o chaosie, albo uznają go za opowieści z mitów i legend. Jest już ciemno. Grupa kupców zatrzymała się na drodze do miasta Vox w celu rozbicia obozu, rozpalenia ogniska i odpoczęcia przed dalszą drogą. Razem z nimi znajduje się także pierwszy z naszych bohaterów, młody Umili Dras. Ma on delikatnie fioletową skórę, duże uszy, ciemnofioletowe włosy z jednym jasnym kosmykiem. Ubrany w zielony, futrzasty płaszcz, pomarańczową koszulę i fioletowe spodnie. Przy pasie ma swój wierny sierp, wykonany z kości. Pochodzi on z zamkniętej wioski, ukrytej w lesie, przez co jego styczność ze światem zewnętrznym była minimalna. Aczkolwiek do wioski trafiali okazyjni poszukiwacze przygód, którzy to zainspirowali w Drazie chęć poznania świata i samemu poszukiwania przygód. Poduczył się u lokalnego druida, by uzyskać swą obecną profesję, nauczyć się podstaw magii natury i przygotować do faktycznej podróży. I teraz, po latach, opuścił swoją wioskę i wyruszył poszukać kompanów. Spokój nocy przy ognisku zakłóca szelest w krzakach, z których wyskakuje pies bojowy. Wyczuł on woń mięsa smażonego na ognisku. Dras powstaje szybko i wyciąga swój sierp, gotów do walki. Podczas tego starcia zostaje, może niepoważnie, ale na pewno dotkliwie ranny, co tym bardziej utwierdza go w przekonaniu, że powinien znaleźć jakichś sojuszników, z którymi będzie mógł podróżować, ponieważ samemu jest naprawdę trudno. Ale ostatecznie udaje mu się uśmiercić psa bojowego i ocalić całą karawanę kupców, którzy pomogli mu przedostać się aż tak daleko. Jeszcze przed południem karawana dociera do miasta Vox. Nie znając się do końca na tym, jak powinno się szukać towarzyszy, Dras postanawia wspiąć się na jeden z wyższych budynków, z którego to dachu wypatruje Istis, słoneczną elfkę kleryka, ubraną
w kleryczną zbroję, pod którą ma duchowne szaty, z krótkimi białymi włosami, szpiczastymi uszami, jak to na elfa przystało zresztą, pnie się wysoko nad większością przychodniów miasta. Ewidentnie szuka kogoś. Dras postanawia zejść do niej i zapytać się, o co chodzi. Wtedy to dowiaduje się, że Istis poszukuje swojego towarzysza, paladyna Soliorsa, który gdzieś się zapodział. Szukając go razem przez miasto, napotykają Roberta, również białowłosego, ubranego w nietypowy strój. Bardzo nietypowy, bo chodzi w dresie Naruto, tylko że białym zamiast pomarańczowego. Po prostu zezwoliłem mu na taki strój, bo aż tak bardzo się nie wyróżnia. To nie jest nie wiadomo co. Zresztą można czasem trochę pofolgować. Tak długo jak to nie niszczy ogólnej imersji. Lisi ogon, lisie uszy, kitsune, pochodzący z odległego kraju, Shizemon. Po krótkiej pogawędce postanawia pomóc im w poszukiwaniu. Spacerują dalej, szukając karczmy, bo być może Solior zapodział się w jakiejś karczmie. I spotykają czwartą już osobę, która nadal nie jest Soliorsem. Mianowicie Azakana. Ten się trochę odróżnia, bo ma długie czarne włosy zamiast białych. Czarno-czerwone łuski, smocze, całe jego przedramiona są pokryte łuskami, ma zwierzęce nogi po swoim ojcu i dziadku, ponieważ Azakan jest, jak się zdaje, jedynym potomkiem zwierzy ludzi chaosu. I tak o zachował część ich cech. Oprócz tego ma także zwierzęce uszy i majestatyczne rogi wyrastające z jego czoła. Ubrany w czarne spodnie, skórzane buty i czerwony płaszcz. Bez żadnej koszuli. Tak, łazi z gołą klatą, ale jest barbarzyńcą, więc w sumie wszystko się zgadza. No i ma ogon. Informacja poza fabularna. Wzorowałem go na... Podczas tworzenia postaci wzorowałem jego staty i tak dalej na podstawie drakona. I tutaj jest taki jeden aspekt, w którym Azakan i przeciętny drakon się różnią. Oprócz tego, że Azakan wygląda bardziej ludzko, poza tymi łuskami, których ma na całych przedramionach i jeszcze po bokach ciała, na ramionach, z wierzchu i tak dalej. Zresztą będziecie mieli ilustrację, więc po co tłumaczę, gdzie ma łuski? Zobaczycie to. Energy, właśnie jak teraz opowiadam, Energy ilustruje postacie do tego odcinka. Teraz pokazuję kciuka w górę. Azakan w przeciwieństwie do drakona ma ogon, co jest bardzo ważną cechą, którą czarodzieje z Wybrzeża uwielbiają zaznaczać, że drakony nie mają ogona. Jebać czarodziejów z Wybrzeża. Tym bardziej po tym, co odpierdalają teraz. Od jakiegoś czasu już. Wracając. Szukacie paladyna. Pomogę wam go poszukać. Jednakże może wpierw zejdźmy do jakiejś karczmy i zjedzmy coś, napijmy się, a potem pomyślimy. Jak Azakan zaproponował, tak też zrobili. Poszli do karczmy, zjedli coś, wypili więcej cośów, do stopnia, w którym Azakan był kompletnie najebany i trzeba było go nosić. I akurat dobrze się składa, bo niedługo później do miasta, prosto z lasu, przyszedł Soliors, który troszkę się zagubił podczas modłów
Zszedł z trasy i zgubił się w lesie, ale znalazł drogę i ostatecznie wrócił do miasta po to, by spotkać się z resztą drużyny, która niedługo miała się uformować. Jako że Soliors szczyci się z tego, że jest krzepki, bez problemu wziął Azakana i poniósł go z resztą. Wtedy narodziła się myśl. Po co mają podróżować samemu, jeśli poszukiwacze przygód razem silni? Postanowili więc uformować drużynę, tymczasowo bez nazwy. Zaszli z powrotem do karczmy, żeby zobaczyć tablicę ogłoszeń, bo Anusz Widelec będzie jakieś ogłoszenie, którym mogliby się zająć i zarobić już jakiś grosz. Wchodząc do środka, zauważają aż 3 zlecenia. Pierwsze, zdające się dość proste, bandyci zasadzają się na kupców, odcinając transport towarów do miasta Vox. Może i proste, ale nadal poważne zadanie. Także decydują się je wziąć niemalże od razu. Następne ich uwagę przykuwa zlecenie a propos tego, że krasnoludzki browar ma problemy z dopływem wody. Coś im go odcina. Decydują się tym zająć później. Na koniec widzą jakieś zlecenie a propos pomocy w wiosce, jako że ta wioska jest trochę odległa i zajmie im chwilę dotarcie tam, decydują się na to, że zajmą się tym na samym końcu. Lepiej najpierw zająć się tym, co jest na miejscu w miarę, zanim będą gdzieś podróżować. Pierwsze co? Drużyna musiała dowiedzieć się, w jakich godzinach mniej więcej podróżują transporty, żeby dostosować najlepszą godzinę na zostawienie na nich łapki. Gdy już dowiedzieli się godziny, udali się najczęściej uczęszczanym traktem i próbowali zasadzić się na zbójów. Niestety to im do końca nie wyszło i zostali zauważeni. Jednakże zbóje w akcie arogancji postanowili się na nich rzucić. Może też dlatego, że drużyna była wtedy jeszcze bandą żółtodziobów. Także bandyci mieli znacznie większe szanse w walce z nimi. Walka była niedługa. Ale to, czym się wyróżniała od następnych walk w tej kampanii, to to, że zarówno Draz, jak i Robert mieli bardzo dużą fascynację zrobieniem różnych wygibasów podczas wyprowadzania ataków, ponieważ tutaj pojawiły się inne mechaniki niż w Warhammerze i walki były bardziej swobodne, było więcej manewrów, więcej specyficznych statystyk, takich jak na przykład zręczność. Rzucali sobie po prostu na zręczność, żeby robić coś fajowego. Bo kto im zabroni? Ja nie. Mimo że ja jako jedyny mogę im zabronić, bo jestem mistrzem gry. No ale tego nie zrobię. Niech się pobawią. O to w tym wszystkim przecież chodzi. Zabrali truchła bandytów, przyprowadzili do miasta i spotkali się z lekkim niesmakiem, bo w sumie nie było powiedziane, że mają ich zabijać. Wystarczyło pochwycić. No ale dobra. Mniej zbójów ostatecznie. Niech będzie. Dostali zapłatę. W porządku. No to co? To zajmują się następnym problemem, czyli kurna, ktoś odcina dopływ wody i nie możemy mieć więcej piwa. To jedą do krasnoludów. Pukają do drzwi browaru. Otwiera im jeden z nich, czarnowłosy. Nie będę napominał tego, każdy z nich ma długie brody. Inaczej zadbane, inaczej stylizowane. Jeden był czarnowłosy, jeden był rudy, jeden był blondynem. Dla odmian. Blond krasnoludy nie są zbyt częste. Po kolei Grimbli, Van Rook i Bormas. To są bardziej miejskie krasnoludy. Także spokojnie, nie ma rasizmu. Właściwie nawet pokomplementowały elfce. Drodzy panowie,
Powiedzcie nam, w czym właściwie tkwi wasz problem? Co się stało i gdzie to się stało? No widzisz pan, coś odcięło nam dopływ wody. Ani kropla nie leci od kilku dni. Jak tak dalej pójdzie, to całą naszą działalność będziemy mogli po prostu spakować do wora. Spokojnie, zajmiemy się tym. Gdzie mamy się udać? No, tutaj mamy taką studzienkę. Proszę, żebyście zeszli na dół, poszukali czegokolwiek tam może się przyczyniać do tego i wtedy otrzymacie państwo zapłatę. Tak też zrobimy. Jak powiedzieli, tak faktycznie zrobili. Zeszli na dół. Patrzą, no trochę wilgoci jest, ale wody nie widać. Na pewno nie ma żadnej wody w zbiorniku, z którego to pobierają ją. Wchodzą głębiej, bez zmian. Suchutko. Idą głębiej i głębiej, aż do niewielkiego, acz zdecydowanie większego od dotychczasowej ciasnoty tunelu, pomieszczenia, w którym widzą strzępki ubrań, kości, trochę zgniłego mięsa, coś ewidentnie się tutaj odpiernicza i żadnemu z nich nie podoba się to, co może za tym stać. A także nie muszą zbyt długo czekać, bo już niedługo w tym samym pomieszczeniu pojawia się ogr, ale nie zwykły ogr, żabi ogr. Rzucają na inicjatywę i rozpoczynają walkę. Bez żadnych pytań, żadnych zastanowień. To on za tym stoi w jakiś sposób. Nie będę nawet opisywać za bardzo walki. Całość toczy się zaskakująco szybko. Dosłownie nie byłem w stanie tym ogrem zrobić nic. Ścięli mu głowę, powalili na ziemię, koniec. Stoją w pomieszczeniu i słyszą jakiś szum. No ale nadal wody nie widać i idą dalej. Zobaczą, może gdzieś tam zatarował, może zatkał dopływ gdzieś dalej, no to idą. Słyszą głośniejszy szum, idą dalej. Szum staje się coraz głośniejszy, idą dalej. Szum jest już bardzo głośny, ewidentnie to jest płynąca gwałtownie woda. Zaczynają się cofać. Próbują się wycofać, ale szum jest, zbliża się do nich szybciej niż oni mogą się wycofywać. I pytam się, kto z nich potrafi pływać? Dwie z trzech osób mają umiejętność pływania. Reszta zostaje zmieciona przez gwałtowny napływ wody i lecą. Pozostała dwójka jest, no też leci z prądem, tylko oni mogą się lepiej utrzymywać w tej wodzie, bo przynajmniej umieją pływać. Ale ostatecznie kończy się tym, że wszyscy znajdują się na początku. Tam, skąd przybyli, woda już nie płynie tak gwałtownie, ale zdają sobie sprawę z kolejnego problemu. W pomieszczeniu, przez które przechodzili, było zgnite ubranie, nadgnite mięso, kości, truchło tego ogra, co go zabili niedawno. No kurna, jeśli to tak zostawią, to ta woda nie będzie się nadawała do niczego, a co dopiero piwa pędzenia. No i brną przez tą wodę szybko, żeby zabrać te śmieci, wynieść stąd jak najszybciej, żeby wodę nie skażać więcej niż to potrzeba. I ostatecznie wynoszą. Dzięka Adolosowi. Po powrocie z tych zadania zaczynało się ściemniać, więc zdecydowali się przespać w karczmie i zająć się ostatnim zadaniem następnego dnia. Rano, po zjedzeniu śniadania, pierwsze czym zakrzątali sobie głowy, to jak dostaną się do tamtej wioski, bo no, pieszo trochę im to zajmie, własnego pojazdu nie mają, trochę to problematyczne. No to zaczęli szukać, pytać po mieście, i udało się wyczaić jedynego kupca, który to akurat był chętny zawieźć ich
do wioski Imanis, gdzie znajdowało się ich kolejne zlecenie. Otóż coś niszczyło plony i ich zadaniem było dowiedzieć się, kto za tym stoi. I tutaj skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że zainteresowałem was wstępnie takimi pomniejszymi przygodami. Obiecuję wam, że następny odcinek zdaje się być trochę niepozorny, ale siedzi za tym coś grubszego. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Nocny informator odmeldowuje się.